Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Sponsorem programu jest PKN Orlen. Organizator programu Witaj z Nagrodami. Do końca rozgrzewka w meczu o trzecie miejsce. Pewnie nie Saka Superliga Prost o trzecie miejsce. Mężczyzn Biszkan Boki, KAS NKS Grudziądz kontra UKS Goki z Kąty Wrocławskie. Na piasku, na kurcie numer 1, ale zawodników obu drużyn. Za momencik prezentacja zawodników. Poproszę o drużynę ustawienie się na środku piasku razem z sędziami. Wykonamy prezentację zawodników. Michał Bartecki, 20 Karol Ej Zygman, 21 Adam Kruszewski, 22 Mateusz Knopik, 24 Tomasz Fritz i 77 Mateusz Kożanowski. UKS Goki Skoczy Wrocławskie, 3 Bartosz Paszeczny, 9 Jędrzej Kurzawa, 10 Adrian Kazimierczak, 13 Krzysztof Zubko, 23 Konrad Andrzejewski, 29 Jarek Janusz, 69 Sebastian Ostrówka, 71 Jakub Ryba, 86 Żyłem Filip i 99 Marcin Peterycz. Witamy ponownie z Płocka. Przed nami mecz o trzecie miejsce w turnieju mężczyzn. Jesteśmy na turnieju PGNiG Summer Super Ligi. Pierwszy turniej z tego cyklu w tym roku. I
skład, który chyba jest jednak pewną niespodzianką. Skład tego meczu o brązowy medal. Drużyna BHT TASS MKS Grudziądz i drużyna UKS Gokis Kąty Wrocławskie. Na to starcie zapraszają bardzo serdecznie Karolina Feda i Piotr Karpiński, komentator Kanał Plus Sport. Witamy Państwa i od razu możemy ogłosić powiew świeżości w męskim beach handballu? Zdecydowanie tak. Jedna, druga ekipa to są bodajże zeszłoroczni debiutanci. A tutaj szczególnie duże słowa uznania dla drużyny Kątów Wrocławskich. Tam warto podkreślić, że w tym roku rozgrywane Mistrzostwa Polski juniorek i juniorów na boiskach, które powstały w ciągu miesiąca. I teraz właśnie drużyna z Kątów Wrocławskich w pierwszym ataku pozycyjnym. Grudziądz grał tutaj w Płocku przed rokiem, zajął przedostatnie, 11 miejsce. Teraz ma szansę na trzecią pozycję, tak więc no, spory progres. A my rozpoczynamy od trafienia dla zawodników z Dolnego Śląska. Tutaj trenerką, nieformalną trenerką ekipy Kątów Wrocławskich jest Ala Łukasik, czyli drugi trener żeńskiej reprezentacji kobiet, która w tym turnieju zagra w finale. Także bardzo fajnie, że ta piłka ręczna plażowa jest przez te osoby od wielu lat związanych z beach handballem promowana. I już 4-0 dla Kątów Wrocławskich. Tak obserwuję, jest na trybunach Ala Łukasik, ale chyba nie zaangażowana w jakoś porady trenerskie przy okazji tego meczu. Nie, daje pełną swobodę swoim zawodnikom. Z tego co wiem, ona prowadzi je w rozgrywkach halowych. Natomiast lato jest takim okresem, w którym jedni i drudzy muszą od siebie odpocząć. Świetnie, w nadze Julian Filip, ale teraz golkiper Kątów pokonany. No i pierwsze punkty dla Grudziądza. Jeżeli powiedzieliśmy o kątach, to musimy wspomnieć też o Grudziądzu. Tam z kolei tym mentorem, jednym z mentorów tej drużyny był z kolei Mateusz Orłowski. Też reprezentant Polski, też chłopak, który od wielu lat siedzi w piłce ręcznej plażowej. Raz świetnie chcieli to zagrać zawodnicy z Kątów Wrocławskich, ale się nie udało. Udana interwencja bramkarza z Grudziądza. Tomek Pritz popisał się tą interwencją. Teraz Grudziądz z szansą na remis. Kapitalnie w roli wlotka Michał Kwartecki, ale już mamy trafienie przez całe boisko i Kąty odzyskują prowadzenie. Bardzo wymagający jest ten turniej tutaj, trzeci dzień, bardzo wysoka temperatura. Bez deszczu? Bez deszczu, co jest wyjątkowe jak na płocką lokalizację, tu zawsze padało. Natomiast tego nie widać po zawodnikach, bo tempo meczu jest naprawdę duże. A ty przed chwilą grałaś o brązowy medal. Tutaj z Konradem mówiliśmy, że jednak okrojona drużyna, i jedna i druga, bo Węgierki też nie były w pełnym 10-osobowym składzie. W takim upale po tych dwóch dniach, no to jest ciężko pewnie się zbiega po tym piasku. Że po nas zdecydowanie było widać, że ten skład nie jest taki, jakbyśmy sobie mogły wymarzyć. Troszeczkę pecha mieliśmy w poprzednim meczu, straciłyśmy nominalną obrotową, która niestety wylądowała w szpitalu ze złamanym palcem. A teraz trafia Jakub Bieniek dla Grudziądza. I kolejna szansa dla właśnie tej ekipy. I sygnalizują chyba złą zmianę w drużynie Kątów Wrocławskich. Gracze z Grudziądza, ale sędziowie nie zareagowali. I mamy kolejne trafienie i mamy remis po 8. I widzimy, coraz więcej zespołów decyduje się grać z wlotkiem na pozycji lewo lub prawo skrzydłowego. Osobiście muszę powiedzieć, że nie przepadam za tym ustawieniem, natomiast z tego co widzę, tak, bo w Poznaniu jest wlotek jeden stały, który gra na środku rozegrania, pani Karolina. Polemizowałabym z tym, natomiast wierzę w to, że najprostsze rozwiązania są najbardziej skuteczne i wlotek, który kreuje grę, a nie jest jedyna osoba, która kończy, uważam, że taka gra jest dużo ciekawsza. Piękna bramka teraz Mateusza Korzanowskiego i remis 10-10, ale to jest krótkotrwały remis, bo już mamy trafienia Sebastiana Ostrówki, 12-10 dla Kątów. Tu tak naprawdę przy tym wyrównanym poziomie męskich drużyn, tych akurat dwóch męskich drużyn w rolach głównych, gdzieś pewnie w końcówkach setach, będą bramkarze. O, właśnie teraz Julian Filip z
dobrą interwencją. No wyście w tym meczu o brąz z węgierską bramkarką miały bardzo duże problemy. Miałyśmy, co więcej, podejrzewam, że to nie była bramkarka, która na co dzień gra na tej pozycji. Tym bardziej należy nam się duże słowa krytyki po tym meczu. A teraz już element, który w tym meczu oglądaliśmy, teraz po drugiej stronie boiska rzut przez całe pole gry do pustej, nie zdążyli się zmienić zawodnicy z kątów wrocławskich i 12 punktów mają już na koncie zawodnicy z Grudziądza, o 2 punkty więcej kąty wrocławskie. Bardzo fajnie jeden, drugi zespół wykorzystuje nie tylko szybką zmianę, ale właśnie też możliwość zagrania piłki bezpośrednio do pustej bramki przez bramkarza. W drużynach męskich wykorzystywane to zdecydowanie częściej niż u kobiet. No, teraz chciał ustrzelić panią sędzię bramkarz kątów wrocławskich, bo ta piłka bardzo mocno nietrafiona w światło bramki. I budują atak pozycyjny ci, którzy na razie przegrywają 14-16. Bardzo przytomnie, chciałem powiedzieć, zachował się teraz Adam Kruszewski, ale jeszcze lepiej, jeszcze czujniej w bramce Julien Philippe. Bardzo trudna sytuacja tego zawodnika, dwóch blokujących, do tego wysokie wyjście bramkarza, także bardzo fajna współpraca w obronie. Drużyna z kątów wrocławskich przegrała w miarę gładko półfinał z Petrą Płock 0-2, natomiast ekipa z Grudziądza walczyła z drużyną taką złożoną z ekipy z Los Angeles, bo tutaj mamy gości ze Stanów Zjednoczonych. Oni tutaj wsparci zawodnikami z Płocka stworzyli drużynę. No i wygrali półfinał ekipą z Grudziądza właśnie po shootoutach. Więc można powiedzieć, że taki, no zawsze ten mecz o trzecie miejsce jest meczem rozczarowanych, ale myślę, że i Grudziądz, i kąty wrocławskie cieszą się z tego, że zaszły w tym turnieju tak wysoko. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że jeden z faworytów, czyli ekipa z Piotrkowa Trybunalskiego, nie może nawet zagrać w tym małym finale. Dokładnie. Także duże tak. Słowa uznania dla jednej i drugiej drużyny, młodzi zawodnicy, przed którymi tak naprawdę jeszcze spora przyszłość na piasku. 18-16, 3 minuty do zakończenia pierwszego seta. I teraz dobrze w bramce Tomek Pritz. No i Grudziądz z szansą na remis. Tak sobie teraz zerknąłem w wolnym czasie na to, jak wyglądała tutaj najlepsza czwórka w zeszłym sezonie w turnieju mężczyzn. No i to było bardzo międzynarodowe towarzystwo, bo wygrał Zagrzeb na drugim, na trzecie miejscu drużyny węgierskie, a najlepszą drużyną polską przed rokiem byli chłopaki z Inowrocławia, damy radę Inowrocław. Dzisiaj, czy może w tym turnieju, drużyna z Inowrocławia przegrała ćwierćfinał właśnie z Grudziądzem, 0-2. To pokazuje też, w którym kierunku idzie piłka ręczna plażowa. Pojawiają się nowe drużyny, pojawiają się młode drużyny, zawodnicy są już zupełnie inaczej szkoleni, typowo pod kątem gry na piasku. Dodam jeszcze, że te mistrzostwa Polski juniorek i juniorów, które były rozgrywane w kątach wrocławskich, również mecze finałowe stały na bardzo wysokim poziomie, także można powiedzieć, to idzie młodość. Jeśli mam dobre notatki, to u panów Petra Płocka, u kobiet Goki z kąty wrocławskie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Zawodach, a to oznacza, że panie w kątach wrocławskich też na plaży grać zaczynają? Bardziej chodzi o to, że Ali Łukasik udało się zebrać dziewczyny, które prowadziła wcześniej w kadrze Polski w roczniku 2000. To one zmobilizowały się, żeby w tym juniorskim turnieju wystąpić. Okej. I czas wzięty przez jedną z drużyn. Ważą się losy tego pierwszego seta, 18-16 na razie dla kątów wrocławskich, ale przy takiej minimalnej przewadze tutaj jeszcze wszystko jest możliwe. I zobaczymy, jak ta końcówka będzie wyglądać, a po tym meczu zostaną nam już te dwa najbardziej prestiżowe, te dwa najważniejsze
czyli o zwycięstwo w turnieju w Płocku. Pyrki dwukrotnie z rzędu na czwartym miejscu. Jesteś rozczarowana, czy przyjmujesz to z szacunkiem? Przyjmuję to z pokorą i szacunkiem do przeciwników. I więcej nie komentujesz? I więcej nie komentuję, dokładnie. Po 18, półtorej minuty do końca. Teraz w obronie stanęli zawodnicy z Grudziądza. Nie było miejsca dla zawodników w pomarańczowych koszulkach na to, żeby znaleźć pozycję do rzutu. Może teraz się uda. Dobrze dograna piłka do skrzydłowego. Ależ pomylił się teraz Adrian Kasimierczak. Taki rzut. Ta piłka jak się odbija od piasku, to może polecieć w każdym kierunku. Może polecieć w każdym kierunku. Już widzieliśmy bodajże w piątek w jednym z meczów rzut decydujący na shootoutach. Piłka z bramki praktycznie odbiła się od piasku i wypadła zupełnie w inną stronę. Czyżby za moment pierwsze w tym meczu prowadzenie, ale być może najważniejsze drużyny z Grudziądza? 18, co się wydarzy? Nic na razie szczególnego się nie wydarzyło. Faulowany był teraz Mateusz Korzanowski. Natomiast ta akcja już musi szybko się kończyć. Sygnalizacja gry pasywnej. Myślę, że więcej niż dwa podania. Nie mogą tutaj już. Udało się dojść do pozycji rzutowej. Paweł Kruszewski jednak. No nie wiem, czy tam był słupek, czy bramkarz odbił. W każdym razie bramki nie ma. No i kto wie, czy teraz piłki meczowej nie mają zawodnicy z Dolnego Śląska, ale wcześniej jeszcze czas, będzie można ustawić na te kilkanaście sekund tę ostatnią akcję. 16 sekund do końca pierwszego seta, tutaj tylko pytanie, czy zawodnicy zdecydują się oddać rzut za jeden, czy za dwa punkty, no i na jak długą grę pozwolą sędziowie. Jak by to ustawiła Karolina Peda? U kobiet ustawiłabym grę do podniesionej ręki i rzut za jeden. Okej, okay, a u facetów? U mężczyzn to wszystko rozgrywa się nieco szybciej. Zobaczymy, jaki wariant wybiorą zawodnicy z kątu wrocławskich. Jak zwykle ciekawa oprawa tych meczów w Płocku. Dziewczyny, które uatrakcyjniają nam ten mecz tutaj przy okazji tych najważniejszych spotkań. Tradycyjnie na rynku Płocku. I patrzymy, i gramy te ostatnie sekundy. Są wymyśli drużyna Kokisów. No nie wiem, czy tak to miało wyglądać, a jest jeszcze kilka sekund, czy będzie zatrzymany czas. No nie wiem, co tutaj się teraz wydarzyło, czekamy na werdykt arbitrum, natomiast wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli granie do złotej bramki. Tak, 18 do 18, a to oznacza, że nie będzie teraz przerwy, tylko czekamy na rzut sędziowski i ta drużyna, która teraz pierwsza zdobędzie bramkę bez względu na to, czy to będzie 1 czy 2 punkty, wygra pierwszego setu. Tak. Zdarzyło teraz... się tak, takie spotkania, kiedy długo trzeba było czekać na tą złotą bramkę, czy to się raczej rozstrzyga szybko? Zwykle rozstrzyga się szybko, ale i mnie się zdarzyło i widziałam kilka takich spotkań, gdzie ta bramka padała dopiero w czwartej, piątej akcji. Jak będzie teraz? Ważne jest wygrać to wznowienie. Udało się to drużynie kątu wrocławskich. No i teraz, jak to rozwiążą? Agresywna obrona, rzut ze skrzydła. Zatrzymany jednak jest skrzydłowy kątów wrocławskich. Pomylił się Sebastian Ostrówka. Dobrze w bramkarz Grudziądza, ale cały czas to kąty mają szansę na bramkę. No i to była akcja numer 1, teraz akcja numer 2. I strata, w takim momencie taka strata. Także próba numer 3. Tak, no Grudziądz cały czas gonił wynik w tym pierwszym secie, a teraz mimo wszystko może wygrać. To muszą być nerwy Karolina, naprawdę, bo to niewiarygodne rzeczy dzieją się. To nie są obronione rzuty, to nie są zablokowane rzuty, to są błędy techniczne. Zdecydowanie tak, tutaj brak chłodnej głowy. Widać, jak bardzo jednej i drugiej drużynie zależy, a dobrze wiemy, kiedy zależy zbyt mocno, ręce zatrzęsą się, podejmuje się nie do końca trafne decyzje, a tu jeszcze widzimy wykluczenie dla któregoś z zawodników. I będziemy grać w równowadze. Czyli powinno być teoretycznie łatwiej obrońcom teraz. Mogą grać każdy swego. No i patrzymy.
muszą pokazywać się teraz, muszą wychodzić na pozycję. Zawodnicy, faul w ataku? Nie, nie ma faulu w ataku. Bo wygrakałem to długie granie o złotą bramkę. Mam wrażenie, że tak. Jeszcze tego gola nie ma. Ale już sygnalizacja gry pasywnej. I świetnie teraz atakowuje się Tomek Fritz. I znowu szansa przed Grudziądzem. Kto wygra tę próbę nerwów? Bo to już jest próba nerwów. To już tak naprawdę rozgrywa się w głowach. I nie ma bramki! Oświetny Julian Filip. Przedłużał nam się zdecydowanie ten pierwszy set. Która to już próba? Szósta? Jakoś tak. Ale pierwsza rzutowa Grudziądza, bo wcześniej były błędy. Zablokowany przez całe boisko. Czyżby mieli to rozstrzygnąć bramkarze? Jeszcze nie tym razem. Pomylił się Fritz. Wcześniej zdecydowanie niedobra decyzja w lotkę ekipy Kontów. Całe lewe skrzydło wyczyszczone, zabrakło tego ostatniego podania. No może teraz. Może teraz. A, rzeczywiście udało. Zrobił to Konrad Andrzejewski i to Konty Wrocławskie wygrywają pierwszego seta, a my robimy sobie krótką przerwę. Dziękuję bardzo, grupa estradowa Play. Ale wracamy już do meczu. Czekamy na rozpoczęcie drugiego seta w meczu o trzecie miejsce turnieju męskiego PGNiG Summer Super League w Płocku. Pierwszy set dla Kontów Wrocławskich, rywalem MKS Grudziądz, i ten drugi set właśnie się rozpoczyna. W pierwszym secie rywalizacja do złotej bramki i tutaj najchłodniejsza głowa Konrada Andrzejewskiego. To jest jeden z tych młodszych zawodników, on bodajże urodził się w 2002 roku. I to właśnie on wygrał teraz to wznowienie, ten rzut sędziowski, i Kąty Wrocławskie mogą utworzyć wynik tego meczu w drugim secie. No i otwiera ten, który kończył pierwszego seta, właśnie obsłużony dobrze Konrad Andrzejewski, bramka skoń. W Płocku i tak właśnie się chwilę zamilkłem, delektowałem wiaterkiem, który tutaj powiał przez moment. Tak, wczoraj... Podziwiam zawodników, którzy naprawdę tutaj od dwóch dni biegają w tym upale. Dziękuję bardzo. Bo to jest naprawdę piekło.
jest piekło, natomiast zawodnicy muszą być na to przygotowani. Powiedzmy na szczerze, lubią to. Lubią to, dokładnie. Czasami grają w deszczu, czasami grają w upale. Jeżeli mają wybór, to zawsze zdecydują się na taką właśnie pogodę. To sprawia większą frajdę i to pokazuje całe piękno plażówki. No i też przy takiej pogodzie, taka pogoda dobrze nam się kojarzy, bo właśnie w takiej pogodzie Polki w Zagrzebiu zdobyły srebro. Tak, o tym już troszkę mówiliśmy przy okazji tych meczów, tego meczu wprost kobiet, Mistrzostwa Europy w Starych Jabłonkach. Juniorskie twoje rozpoczynają się którego dnia? 27 czerwca. Wtedy zagrają reprezentacje juniorek i juniorów, natomiast 2 lipca rozpocznie się rywalizacja seniorek, no i Polki będą tutaj broniły srebrnego medalu co najmniej. Może uda się osiągnąć coś więcej, ale o tym na razie nie będziemy mówić. Świetnie interweniuje bramkarz Grudziądza. Kilka jego udanych interwencji w pierwszym secie. Tomek Fritz teraz też jeszcze błysnął interesującą paradą. Tutaj ostatnie 10, a w zasadzie 8 już minut gry przed jedną, drugą drużyną, tu wszyscy postawią wszystko na jedną kartę, bo tak jak wspominaliśmy na początku, dla jednej, dla drugiej ekipy ewentualny brązowy medal z tego turnieju to będzie duży sukces. Grudziądz 4, Kąty Wrocławskie 2. No, akcja przygotowana, też charakterystyczna w plażówce na biegającego na skrzydle Wlotka. To się nie udało, ale udało się zdobyć bramkę Adrianowi Kazimierczakowi. Przy grze w przewadze w piłce ręcznej plażowej, a taka jest zawsze w ataku, wszystko praktycznie polega na tym, aby zawodnicy podejmowali dobre decyzje. Na obrońców jedyną, na tym życie polega. Na tym polega życie, dokładnie. Albo na wyciąganiu wniosków ze złych decyzji. Natomiast tutaj wszystko opiera się na tych pojedynkach bramkarz, zawodnik, na tym na ile kto będzie skuteczny i na ile te decyzje będą dobre. Czy taktyka według ciebie odgrywa dużą rolę, czy to jednak jest po prostu umiejętne rozegranie przewagi i ta dziura zawsze gdzieś się znajdzie? Dużą rolę moim zdaniem odgrywa taktyka, ale taktyka może być skuteczna jedynie wtedy, kiedy mamy odpowiednich zawodników, kiedy mamy dobrych zawodników. Wówczas tak, uważam, że ta taktyka ma znaczenie, natomiast nie zapominajmy, no to jest w ataku zawsze gramy w przewadze jednego zawodnika, także jeżeli mówimy o taktyce, to raczej mówiłabym o taktyce gry w obronie niż w ataku. Teraz Marcin Teterycz, ależ dobra interwencja, nie grał w pierwszym secie, bramkarz, którego mogą Państwo kojarzyć z rozgrywek Superligi, ostatni sezon spędzony w Pogoni Szczecina, teraz świetnie, kolejny raz Tomek Fritz. No, muszę przyznać, że bramkarze tutaj po jednej i po drugiej stronie naprawdę grają imponująco w tym meczu o trzecie miejsce. Tak, myślałam na początku, że bramkarze odpalą dopiero w końcówkach, kiedy to zmęczenie zawodników będzie narastać. Natomiast rzeczywiście wygląda to całkiem ciekawie, aż dosyć nietypowo, bo pamiętam wczorajszy wieczorny mecz Petry Płock, w bramce przecież nie byle kto, bo Tomek Wiśniewski, a też nie bronił w całym meczu wiele, ale obronił tych kilka kluczowych akcji, plus rewelacyjnie zaprezentował się w shootoutach i to wystarczyło. Tak, wczorajszy ćwierćfinał Petry Płock z holenderskim Kamelotem. No to była taka plażówka, którą lubimy oglądać. Dużo bramek. Tak, ale też fajny poziom przede wszystkim, prawda? Tak, bo, tak. To można światu pokazać takie mecze. Tak, Holendrzy przecież wrócili parę dni wcześniej z finału klubowych Mistrzostw Europy. Jest to niezwykle doświadczona drużyna, ona od wielu lat gra w piłkę ręczną plażową. W tym samym składzie... Petra też z tego turnieju wróciła, bo i Petra w drużynie w turnieju męskim Bajamara występowała. Tak, natomiast Petra w Rumunii była osłabiona brakiem kilku zawodników. No, to niestety było na piasku w Bajamara widać. A ty jesteś zadowolona z występu twojej drużyny? 9 miejsce w Rumunii, znając siebie, wiem, że liczyłaś na więcej, ale realnie oceniając, można było coś więcej ugrać? Można było, mnie generalnie trudno zadowolić, więc zadowolona nie jestem. A teraz zadowolony może być, grając z numerem 23, Konrad Andrzejewski, potrafia z koła. Druga partia wyrównana, podobnie jak ten pierwszy set, tu nie liczyłabym na to, że którejś z drużyn uda się wypracować większą przewagę. Świetnie, teraz Michał Bartecki, samo okno.
grający na plotku, Michał, a teraz tracą piłkę ci, którzy wygrali pierwszego seta. No i Grudziądz może powiększyć przewagę aż do 6 punktów. To dużo jak na rywalizację o ten brązowy medal. Dużo, biorąc jeszcze pod uwagę fakt, jakie interwencje odnotowują na swoim koncie bramkarze i ile błędów popełniają obie drużyny, no bo trzeba przyznać, że te błędy im się zdarzają. Będziemy mieli rzut karny. Marcin Tederecz obronił rzut Mateusza Kozanowskiego, ale tam rozumiem złe zachowanie obrońcy i dlatego ten karny. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj gdzieś trafiony zawodnik w rękę przy rzucie, stąd taka decyzja. No i oglądamy. Paweł Kruszewski. Niepokonany Tederecz. Pierwsze tempo Kruszewski już 14. 14 na 8. Tutaj mamy błąd na tablicy. Mamy błąd na tablicy i tutaj reagują oczywiście zawodnicy z Grudziądza. Wynik powinien być 14 do 8 i już mamy korektę. Takie rzeczy niestety zdarzają się czasami, przy tych stolikach siedzą młodzi zawodnicy, którzy znają przepisy, natomiast na nich też spoczywa ogromna presja. Myślę, że możemy im ten błąd wybaczyć. Tak, ale powiedzmy sobie, że to nie tak, że zdarzają się w Polsce, zdarzają się wszędzie, bo jeżdżąc po tych turniejach czy oglądając je, no między innymi w internecie, w różnych transmisjach, to trzeba wykazać się dużą cierpliwością czasami, patrząc na to, co ludzie robią na tych grafikach. Powiem szczerze, większą cierpliwością muszą wykazać się ci, którzy grają w tym momencie i też są niepewni tego, jaki wynik powinien być. Odpoczął Julian Filip. Wchodzi na boisko i melduje się z dobrą interwencją. Ale cały czas kąty wrocławskie muszą gonić. Niecałe 3 minuty do końca tego seta. I mamy trafienie. Krzysztof Zupko. I już tylko 2 punkty. Ekipa z kątów chciałaby ten mecz pewnie skończyć po 2 setach. Dla nas natomiast ciekawszym rozwiązaniem były tradycyjnie szukane. No i teraz świetnie dograna piłka na koło. Niepokonany Filip. Tymczasem bardzo tutaj dynamicznie chciał zakończyć Bartek Pasieczny. To się nie udało, ale już dobitka skutecznie. Dobrze prezentuje się ten Konrad Andrzejewski. Zbiera ważne piłki i zdobywa ważne bramy. Bardzo fajne warunki fizyczne, wysoki chłopak. Myślę, że za parę lat, jak troszeczkę zmężnieje, to być może będzie miała z niego pożytek nawet kadra. A teraz świetnie Michał Bartecki. No, wszystko nam tutaj idzie w kierunku shutoutów. Kto wie, czy nie byłby to sprawiedliwy finał tego meczu przy tak wyrównanych drużynach, a jeszcze uchwalić Tomka Plicza za kolejną dobrą interwencję, ale tym razem się nie udało. Chociaż jeszcze nie mówmy o shootoutach, bo tak naprawdę tutaj jeszcze wszystko może się wydarzyć. Bardzo dużo czasu, teraz ważna piłka dla jednej, dla drugiej drużyny. Jeżeli kontom uda się tę akcję Grudziądza wybronić, a to się właśnie stało, no to mają szansę na remis. Świetnie zachował się Sebastian Ostrówka. Przeczytał to, co zaplanowali rywale i jego przechwyt. I za chwilę może będzie po 18. No właśnie, jest remis. Trafił idealnie Kuba Ryba. Można powiedzieć, że czuje się ryba jak ryba w wodzie na piasku tutaj na rynku w Polsce. No i ostatnie 40 sekund. Rzutka na koło. Zawsze pewne, proste rozegranie akcji z tej pozycji. Stosunkowo łatwo jest zdobyć bramkę. A może drugi set zakończony złotą bramką? Karolina, to też mogę się na to zgodzić, jeżeli tylko to ma nam dostarczyć więcej emocji, to jestem jak najbardziej na tak. Jest wyrównanie, ale jeszcze, ja wiem, 20 sekund. Teoretycznie Państwu się wydaje, że to jest mało, ale tutaj jeszcze może się dużo wydarzyć. O czas prosi Grudziądz. No i
mieliśmy identyczną sytuację pod koniec pierwszego seta, prawda? Remis, wzięty czas przez drużynę, wtedy kątów wrocławskich. Tak. Nie udało się zdobyć bramki w tym czasie. Była gra o złotą bramkę. Zobaczymy, jak będzie teraz. I znowu, ponownie, w pierwszym secie 16 sekund do końca, tutaj 17. Ciekawa jestem, czy ekipa z Grudziądza wyciągnęła wnioski z błędów drużyny kątów wrocławskich w tej końcówce. No i pytanie, z tego co widzę, kąty czasu w tym secie jeszcze nie brały. Najważniejszy moment drugiego setu. To weźmie odpowiedzialność za swoje barki. Myślę, że tu sobie ustalili zawodnicy. Ale co innego ustalić, a co innego zrobić to na piasku. Na razie długo, czyli chcą grać do końca. 10 sekund. I za jeden, ale jest czas. No nie wiem, czy ten rzut ona po pierwsze nie został wykonany za wcześnie. Mam wrażenie, że... drugie, czy nie należało jednak grać za dwa pół? Można było grać za jeden, natomiast tutaj jeszcze nie było sygnalizacji gry pasywnej. Oni nie musieli jeszcze tego rzutu za jeden oddawać. Także moim zdaniem zła decyzja. Jeżeli chcieli rzucać za jeden, mogli poczekać do tego, aż sędziowie podniosą rękę do tyłu. Ważne jest pytanie, czy to na pewno są 4 sekundy, czy jednak więcej, bo miałem wrażenie... 7 sekund. 7 sekund, co tak. Tutaj pokazują sędziowie 7 sekund, bo też miałem takie wrażenie, że ten czas został wzięty. Właśnie nieco wcześniej. A w 7 sekund można wygrać ten mecz. Oczywiście, że tak, można spokojnie rozegrać swoją akcję. A jak byś to grała teraz? Za 2 czy za 1 na pewno? Za 2. 7 sekund do końca. Kąty wrocławskie mają akcję tak naprawdę na wygranie całego meczu. Nie tylko tego drugiego seta, ale na wygranie całego meczu. Minusem jest to, że my niestety tego czasu nie będziemy widzieć na zegarze, bo tutaj został zegar wycerowany. Jest to pewne utrudnienie. Nieważne dla nas, ale dla zawodników na pewno. Myślę, że dla zawodników też. No i oglądamy. 7 sekund. Któryś z nich odlicza te 7 sekund w głowie. Tej bramki, no właśnie. No wiem, nie ma tej bramki, coś niewiarygodnego. Nie zdążyli w 7 sekund. No to jest właśnie ten minus tego czasu. Tak, brak czasu na zegarze. Sędzia mierzący czas. Widać zdenerwowanie, tam pojawiła się czerwona kartka, zupełnie też niepotrzebnie. Nie opanowali panowie z kątów wrocławskich emocji. A tak, szkoda. Z jednej strony ich rozumiem, wiesz, bo tutaj zrobili wszystko jak trzeba. Tak. Zrobili wszystko jak trzeba, tyle że... No natomiast dobrze wiemy, że sędziowie nie zmienią swojej decyzji. No ja nie mierzyłem na swoim zegarku tych 7 sekund, także nie wiem, czy nie minęło, ale trzeba wierzyć arbitrom. Mamy shootouty, zwycięstwo 21-20 drużyny z Grudziądza. Jest jasno, możemy powiedzieć, po tych dwóch setach nie mamy przypadkowych drużyn w tym meczu o trzecie miejsce, bo to był niezły poziom. Były wyrównane mecze, czyli tutaj tak naprawdę i jedni i drudzy zasłużyli na to, żeby w tym spotkaniu się znaleźć. Tak, bardzo fajny poziom, wysoki. Parę błędów owszem pojawiło się, ale pojawiły się też fajne interwencje bramkarzy, ciekawe rozegranie akcji. No o czym świadczy wynik? O czym świadczy wynik? Oba sety bardzo emocjonujące. Podejrzewam, że podobnie będzie w tej serii shootoutów. Na razie losowanie, ustalanie, kto będzie zaczynał, na którą bramkę. Na moment wszystko będzie jasne i tak jak w tej fazie grupowej te shootouty być może jeszcze tyle nerwów nie kosztują, tak jak grasz ten decydujący mecz. Jest wielu zawodników. Głowa będzie miała znaczenie. Jest wielu zawodników, którzy świetnie sprawdzają się w grze w poszczególnych setach. Natomiast nie są specjalistami od shootoutów. Tutaj jednak na każdym z nich spoczywa ogromna presja. Nie wszyscy są w stanie tę presję wytrzymać. Szybko sobie patrzę na to, jak wyglądał ten turniej. Grudziądz grał shootouty w półfinale z drużyną z Los Angeles i je przegrał. Natomiast drużyna Gokisu
grała w ćwierćfinale z juniorami Petry Płock, serię shotoutów i tę serię wygrała. Tak więc w shotach w tym turnieju lepsi zawodnicy z Dolnego Śląska i to oni rozpoczynają, a konkretnie Adrianka Żmierczak. Nie wleci, ta piłka wleciała. Wydawało mi się, że jest tak lekko rzucona, że człowiek, który broni, Mateusz Kozanowski, zdąży ją chwycić. Mogło to skończyć się bardzo różnie, natomiast jeżeli teraz zapytasz mnie, czy shootouty, szczęście, głowa, czy taktyka, no to teraz przede wszystkim oczywiście poza głową taktyka. Michał Bartecki, jak on skończy swój rzut? Przekroczył linię 6 metra i bez względu na to, co zrobił Marcin Teterycz, okej, on obronił, to nie byłoby zaliczonej bramki Grodziądza. Seria numer 2. I teraz Konrad Andrzejewski. Zatrzymany Konrad Andrzejewski. Cały mecz nagrał kapitalnie. No nie tak. Zawodził w ważnych momentach. A tutaj jednak przegrał tę próbę nerwu. Troszeczkę złą decyzję podjął. Bramkarz nie wykonał żadnej spektakularnej interwencji. Zastanawiać się tylko można, czy wyszło zmęczenie, czy rzeczywiście zawiodła głowa. Teterycz w bramce. Tak przyglądam się temu, jak Teterycz broni, czeka do samego końca, praktycznie nie wykonuje żadnych zbędnych ruchów, interweniuje w samej końcówce, teraz mu się nie udało. I kolejny z zawodników z kątów wrocławskich, Krzysztof Zupko. Zupko powstrzymany! Zastanawiam się, czemu podejmują akurat takie decyzje rzutowe. Rzucałem na wysokości biodra, tak, rąk bramkarza. Bramkarza, który stoi na 4 metrze, nie jest za wysoki. Być może tutaj lepiej by było próbować lobować. W ten Adam sposób Kruszewski zrobić bramkę. Może dać prowadzenie drużynie z Grudziądza. Jest bramka i po 3 seriach 4-2 dla Grudziądza. No i teraz kąty wrocławskie pod olbrzymią presją. Tutaj nierzucony ten rzut i później punkty Grudziądza będą oznaczały zwycięstwo właśnie tej drużyny. Jakub Ryba. On musi trafić teraz. I nie ma! Jakub Ryba tylko w słupek, a to oznacza, że Grudziądz może rzucać za 1 w tej 4 serii. I jeśli trafi, to zdobędzie 3 miejsce. Zobaczymy, co teraz się wydarzy, bo widzieliśmy już końcówkę pierwszego seta, że nie tak prosto było zdobyć tę bramkę za 1. Tak, tyle, że tam byli obrońcy, teraz tylko bramkarz. Tylko i aż. Marcin Tetery, cały czas on, cały czas na ten wariant stawiają zawodnicy z kątu wrocławskich. Nie musiał kręcić, a jednak zakręcił i to oznacza, że Grudziądz wygrywa mecz o 3 miejsce. Kąty wrocławskie kończą na 4 pozycji. Ja tylko krótko Cię zapytam, myślisz, że oni nie wiedzieli, że mogą rzucać za 1? Czy... Mogli nie wiedzieć, obstawiam, że mogli nie wiedzieć, chociaż też są zawodnicy, którzy twierdzą, że dla nich nie ma absolutnie znaczenia, czy mają rzucać za 1 czy za 2. W turnieju męskim Grudziądz na 3 miejscu, kąty wrocławskie na 4, przed nami jeszcze finał, ale wcześniej finał kobiet, to już za moment ponownie będziemy z Państwem. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Sponsorem programu jest PKN Orlen, organizator programu Witaj z nagrodami.